Cześć kochani, to ja Wojtek Pietraszek, kanał Rockday. Zabieramy się tym razem za lekcję, która traktuje o wymianie strun w gitarze klasycznej. Klasycznej, czyli po prostu mamy struny nylonowe, tak wygląda mostek w tej gitarze. Czyli po prostu struny są bez końcówek okrągłych. Zwykle zestawy ze strunami do gitar klasycznych właśnie nie mają okrągłych końcówek, czyli ten ball end. Niektóre mają, ale większość takich standardowych, klasycznych, takich można powiedzieć dobrych firm, to nie robi tych końcówek. O mucha, kurde fla. To nie robi takich końcówek, więc trzeba, no można powiedzieć, trzeba się troszeczkę tutaj namęczyć, żeby te struny wymienić. No, taki jest patent. No co nam będzie potrzebne do zabawy? No na pewno będzie potrzebna nam korbka do zwijania i nakręcania, rozwijania i zawijania, do kręcenia strun tutaj, do tego, do grzebania, nie? Czego ja jeszcze używam? Używam preparatu Dunlop 01. To jest taki preparat do czyszczenia podstrunicy z syfu, jaki zostaje po graniu. Zawsze zostaje jakiś syf, to pamiętajcie, więc zawsze wypadałoby taki jakiś preparat zakupić, albo Dunlopa, albo jakiejś innej firmy. Oczywiście u mnie też można to dostać. W każdym razie ważne, żeby coś takiego mieć. No niektórzy to tam robią spirytusem, no broń Boże, z zmywaczem do paznokci to czyścić, bo to można w ogóle uszkodzić, zedrzeć aż do żywego. Ale na przykład spirytusem czyszczą. Według mnie chyba najlepiej jednak mieć jakiś taki preparat, który jest jakby dedykowany do tego rodzaju... Królik tam się tłucze, to się nie przejmujcie, bo on po prostu... Teraz o bisiku. Po prostu najlepiej coś mieć do tego. Teraz to. Olejek cytrynowy. No ja zawsze profilaktycznie zakładam, smaruję tym olejkiem podstrójnicę lub ewentualnie odżywka do podstrójnicy taka 0,2. Tak, dobra. Aha, czekajcie, no przecież jeszcze co wam... Bardzo ważna rzecz. Skarpeta po prababci. Do czyszczenia. Oczywiście można powiedzieć, czemu skarpeta, nieco innego. Według mnie najlepsza jest skarpeta, ponieważ można zawsze wsadzić tam rękę i się błaznować. Ale tak na poważnie to dlatego skarpeta, że po pierwsze jest zwykle z grubego materiału zrobiona. Z takiego dosyć, no jak widzicie to jest taka ciepła skarpeta. Strasznie się naburzyło. A dodatkowo jest z bawełny. Nie jakiś sztuczny materiał, tylko najlepiej, żeby to była bawełniana. Najlepiej czyści, nie rysuje, nie rozpuszcza się, nie robi jakiegoś dziadostwa i porządnie wyczyszcza nam wszystko, co trzeba. Dobra, teraz podkręcam sobie te strunki. Niektórzy robią tak, że sobie przecinają nożyczkami, ale ja tak nie zalecam. To akurat... Taki sposób zdejmowania strun nie zawsze może być przyczyną dobrych efektów, ponieważ można uszkodzić gitarę, ewentualnie można byłoby coś zmajstrować albo sobie szczelić w gębę. Dobra, teraz już mam gitarę bez strun. Tutaj widzicie, jest takie malutkie coś, taka listewka na mostku. Czyli integralna część mostka, którą właśnie w razie, jeśli mamy za wysoko struny, to jest akurat ciekawostka. Przy okazji wymiany strun można z tym zrobić. Jeśli mamy za wysoko struny nad gryfem, to ten element w gitarze klasycznej jest jakby jedyną możliwością, która nam sprawi, że struny będą niżej. A jak to zrobić? Chodzi o to po prostu, żeby tą dolną część, bo tu na górze są struny, a dolną część zeszlifować na papierze ściernym. Sobie zeszlifować, najlepiej równo zeszlifować, żeby wszystko było idealnie i wtedy nam się obniży nam wysokość strun, więc pamiętajcie o tym, że w gitarze klasycznej tylko mostek, można powiedzieć, jest regulowany, tylko ten element mostka jest regulowany. Nie ma tam żadnego pręta ani niczego innego, więc Pamiętajcie o tym przy wymianie strun. Dobra, tutaj jeszcze przeczyszczam, tylko po prostu z tego syfu, no wiadomo, zawsze jakieś coś ostaje gdzieś. Teraz będzie piękna gitara wymiziana. Mostuś tutaj kładę. Dobra, jedziemy teraz z tym preparatem, no to widzicie. Jedziemy z tym preparatem. Ja sobie po prostu tak pospryskowywuję troszeczkę i jedziemy teraz, gdzie tu jedziemy? Można oczywiście jeszcze przeczyścić tym preparatem tak troszeczkę z wierzchu, delikatnie, nie za dużo go nanieść. O, przejechać całe. I teraz tak, są dwa sposoby jakby tego czyszczenia. Jeden sposób to jest taki, żeby przeczyścić wzdłuż progów, czyli po pierwsze jakby przeczyszczamy wzdłuż progów, bo tutaj przy nich, przy krawędziach się zbiera najwięcej tego brudu. Także to przeczyszczamy tak mniej więcej. O, prawie cały jest wyczyszczony. O. Drugi z kolei sposób to jest przeczyszczenie wzdłuż, czyli bardziej wzdłuż jakby cięcia drewna, czy jak się przypatrzy, no nie wiem czy to zobaczycie, to deska jest jakby cięta w tą stronę i po prostu przeczyszczenie wzdłuż. Najpierw poprzek, później wzdłuż, więc na dwa sposoby. Oczywiście zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć, że tutaj siodełko, czy prożek, zależy jak to nazywają, też jest elementem, który można byłoby spiłować, aczkolwiek prędzej zadziała piłowanie tutaj na mostku niż tutaj. Jednak to w razie zużycia też się zdejmuje, więc można, jakby to są takie elementy, które są wyjmowane i no jedyne elementy, które po prostu można wyjmować. No nie mówię już o kluczach, bo klucze to faktycznie jak się zepsują, to trzeba zmienić i zamontować nowe. Dobra, teraz jedziemy wzdłuż. Przejeżdżamy, panie i panowie, wzdłuż tego gryfa. Oj, wzdłuż. I tutaj tak miziamy, takie miziu. Oczywiście im bardziej brudne, tym trzeba więcej czasu poświęcić na czyszczenie. Ja akurat nie miałem aż tak strasznie brudne, ponieważ ważna też wskazówka, wszyscy, którzy grają na gitarkach, przed graniem niech myją łapy. To naprawdę bardzo pomaga, jeśli chodzi o zachowanie czystości, a nawet nie chodzi o czystość, tylko o komfort gry. Bo jak mamy tłuste ręce, to nam się troszeczkę dziwnie gra, prawda? Dobra, tu jeszcze przyjadę, niech będzie czyste wszędzie. Zakładamy mostu tu. Dobra, teraz strun. Teraz struny. Ja akurat zakładam tym razem struny firmy Stag. Sobie muszę przetestować. Normal tension, czyli normalny naciąg, normalny po prostu, normalna siła, czyli chyba w zasadzie rozmiar taki bardzo standardowy. Co prawda oni tutaj nie piszą jaki to jest rozmiarówka. Ale się przekonamy jak to, z czym to się je. Pachnie świeżością. O, czyli tu wychodzi, że mamy... Cóż to jest? Cal? Od 0,27 do 0,45. Taka rozmiarówka, można powiedzieć, że jest. Zaczynamy od najgrubszej. W zasadzie to jest wszystko jedno, od której zaczynamy, od której nam jest wygodnie. No i teraz widzicie, struna ma... Chodź tu, kurde. No po prostu ma końcówki bez żadnych kulek. Zwykle jedna końcówka jest taka bardziej... Już to widać, taka bardziej giętka. Ja akurat używam tej końcówki giętkiej tu przy kluczach, a tej takiej bardziej twardej przy mostku, bo jak tam robimy pętelkę, żeby to nam się porządnie trzymało. To zależy oczywiście od waszych upodobań, powiedzmy, którą stroną. Według mnie ta ma mniej zwojów tutaj drutu, tego niklu, więc troszeczkę jakby jest słabsza, więc według mnie najlepiej ta strona przy mostku. Oczywiście znawcy się znajdą, którzy wytłumaczą naszą niewiedzę. No tutaj trzeba uważać, jakby myjecie struny, uważajcie, żeby was nie chlasło w oko, tutaj piszą o tym. Dobra, czyli jedziemy na grubszą stronę. No i teraz, uwaga, patrzcie teraz uważnie, przy zmianie strun, jak to trzeba zrobić? Jakbyśmy mieli końcówkę okrągłą, to w zasadzie wsadzamy strunę i się nam trzyma i koniec, jedziemy tutaj do kluczy i sobie nakręcamy, prawda, tak jak trzeba. Tutaj jednak mamy po prostu coś takiego. Ja robię coś takiego, że po prostu przewijam, znaczy no nie tylko ja, no wszyscy tak robią, że po prostu jak mamy tutaj strunę, tak, to przewijam, zakładam coś takiego, supeł, tak jakbym robił supeł po prostu. Widać to wszystko, nie? Tylko, że zrobienie jednego supełka i zaciągnięcie, to widzicie, zacznie nam się wysuwać ta końcówka, i nam strzeli. Więc najlepiej zrobić tak, wyciągnąć troszeczkę więcej, przejechać tutaj, zrobić dwa kółka. Oczywiście można więcej, to po prostu według waszych upodobań widzi mi się. I teraz popatrzcie, ten czubek, który mi został tutaj, ta końcówka, no chodź tu. Tu jest taki, on wyłazi, prawda, ten dzióbek tutaj. I najlepiej zrobić tak, żeby ta struna, którą zaciągamy, przycisnęła nam tą końcówkę, żeby jakby go zacisnęła. Coś takiego. Nie wiem, czy to widać. Mam nadzieję, że w miarę to jest widoczne. Oczywiście to zależy, jak jakiś, powiedzmy, specjalista, lutnik, producent gitarowy się wypowie, to na pewno dużo mądrzej nam to opowie, całą tą historię zakładania strun. Jednak ja tak zakładam zawsze i jest git. Tutaj zobaczcie, że całkiem ładnie to tutaj nam siedzi. Tu jest, przelatuje pod spodem ta pętelka, tutaj jest tak i się trzyma elegancko. Teraz skupmy się na drugiej stronie układanki, czyli tutaj, gdzie mamy klucze. Najlepiej byłoby zrobić tak, że dziurki, które tutaj mamy, żeby były już naszykowane, zaraz wam pokażę, naszykowane do wsadzenia tych strun, czyli tutaj sobie już je nakieruję. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. To jest po prostu taki malutki zabieg, ale bardzo pomagający w pracy. Zobaczcie, wszystkie jakby dziurki są tak poustawiane, wszystkie 6. I teraz jak wkładam strunę od góry, to łatwo mi po prostu wycelować, nie przeszkadza, nie trafię gdzieś tutaj w drewno i będzie elegancko nam szła robota. Oczywiście najgrubsza struna ma ten najbardziej skrajny klucz, ten najbliżej, no to oczywiście wiecie, nie? To jest dla najgrubszej struny. No i teraz robię tak, przewlekam tak i korbeczką kręcę, przewlekam tak, jak wam powiedziałem, zostawiam oczywiście trochę luzu. W zasadzie można powiedzieć, im więcej się nawinie, tym lepiej, to struna nie będzie nam tutaj jakby uciekać. Więc można powiedzieć, jak najdłuższy odcinek po prostu struny zostawiamy, żeby po prostu nam luźno zwisała. No i przytrzymujemy tutaj palcem. Mam nadzieję, że to w miarę jakoś widać. I teraz po prostu kręcimy. spadł mi ten mostuś. Dobra, jedna struna jest. Na razie jej specjalnie jakoś nie nastrajamy. Bierzemy następną, czyli strunę A. Chodź tu struno A5. Zobaczymy, jak brzmią struny Stag. No i tutaj analogicznie robimy tak jak poprzednim razem. Ewentualnie robi się tak, że jak to nam zostawała ta końcówka z poprzedniej struny, to końcówka z nowej struny można zrobić tak, żeby po prostu zacisnęła. Nie wiem, czy to widać, mam nadzieję, że widać. Że po prostu przyciskamy poprzednią strunę, przyciskamy nową struną. I one, można powiedzieć, tak się wtedy wszystkie trzymają wspólnie. Każda następna przytrzymuje końcówkę tej pierwszej, tej wcześniejszej. Więc właściwie myślę, że to też jest dobry sposób. Oczywiście robię tak samo. Tutaj przekładam. Można to zrobić 3 razy, można zrobić 2 razy przewlec, zrobić ten węzeł. Oczywiście czasem wychodzi beznadziejnie. To też trzeba robić tak, żeby on się nie zgniótł, nie zamulił, tak można powiedzieć. No, chodź tu. O, teraz zobaczcie, druga. Ło, leci gitara. Słabo to widać, ale... No i teraz tutaj tak samo. O, już mam dziurkę przygotowaną. To po prostu można łatwo sobie wycelować przewlec. Też zostawiamy luz. No i korbeczka w ruch. Przytrzymujemy paluchem, żeby ona nam nie uciekła. Zawsze można zrobić tak, że jeszcze tutaj przytrzymywać sobie tymi palcami, widzicie? Żeby troszeczkę ją naprężyć. Jak zwisa luźno, to jest troszeczkę taki chaos, a jak naprężę palcem, to ona jest jakby przygotowana do nawijania. Czuję też wyraźnie, czy ona się nawija, czy nie. Teraz następna struna, struna D. Teraz następna struna G. No teraz już się zaczynają struny wiolinowe. Ojejciu, prawie że biała. Teraz się zaczynają struny wiolinowe. No zobaczymy. Bardzo jestem ciekaw, jak te struny Staga w ogóle będą brzmiały. Jeszcze nie miałem okazji ich montować. No widzicie, z tymi strunami to troszkę gorzej, bo one po prostu lubią powracać do tej swojej pierwotnej formy, z jakiej wyjęliśmy. I lubią się nam po prostu wysuwać podczas też nakręcania, no bo to jest gładkie, prawda? Więc podczas nawijania na kołek, tutaj z lewej strony, lubi się nam wysuwać. Więc trzeba troszeczkę pilnować. Tak samo tutaj z tej strony. Podczas nawlekania ona troszeczkę nam lubi jakby sprężynować, no po prostu jakby wracać do tej... uciekać po prostu, no. O. Kwestia jest też taka, że jeśli przytrzymujemy od samego początku palcem podczas nawijania, to wtedy nam się te zwoje w miarę jakoś logicznie układają. Wiecie, o co mi chodzi, jak trzymam. Bo jak jest luz, jakbym zabrał rękę, to odwinie mi się to, co nawinąłem i będzie chaos. Jedna struna na drugą będzie się nawlekała. Będzie troszeczkę niefajnie. Więc trzeba po prostu to kontrolować. O, już poluzowałem i już mi się zrobił tutaj mały chaos. Ponieważ te struny są cienkie, więc te struny łatwiej nam się wysuwają tutaj z tych dziurek z kołków. Więc tutaj jest taki prosty sposób, żeby zapobiec wysuwaniu się tych strun. Tylko muszę je oczywiście rozplątać. No chodźżesz, kurczę, flak. No nie mogę z tobą. Dobra. Mamy B. Zakładamy ją oczywiście tutaj standardowo, tak jak mieliśmy przedtem. Pamiętajcie, że można sobie zawsze wziąć więcej tutaj zapasu z tej strony, w tą stronę pociągnąć. żeby nawijać i podczas nawijania wtedy można było pociągnąć, żeby w tą stronę, ciągnąć w tą stronę, żeby nie zostało nam tutaj pół metra z tej strony struny, żeby nie trzeba było ją oczywiście jej ucinać tutaj z tej strony, prawda, bo to byłoby trochę bez sensu, tym bardziej, że te struny są mniej więcej tak na wymiar, że one powiedzmy, o widzicie, ona, ta długość struny jest od tego miejsca do końca, no prawie, że do końca, o widzicie, prawie, że do końca, więc właściwie nie możemy za bardzo sobie szastać z materiałem, który tutaj mamy, ponieważ jak sobie zostawimy za dużo tutaj, to z kolei nie nawiniemy porządnie z tej strony. Więc pamiętajcie, troszeczkę można więcej pociągnąć. O, czekajcie, zrobię, nie wiem czy to widać. Przezroczyste struny to słabo widać. O, zrobię jeszcze jeden. Chodź tu, gdzie leziesz? Gdzie? Kurde, flak. A ty dziadu. O, i na przykład teraz sobie pociągam, o widzicie, w tą stronę, o. Jest idealnie, wystaje nam mała końcóweczka, a ja pociągnąłem ten nadmiar struny w tą stronę. Żeby nie ciągnąć za ten dziubek, za ten, tylko po prostu ciągnąć za to. Dobra, jest git. Popatrzcie jak wygląda. Troszkę marnie tutaj to widać, ale... O, dobra. Teraz popatrzcie, mam końcówkę struny. No i teraz jak ją przewinę do końca, o, popatrzcie, jak wsadzę ją do samego końca, o tu, to zostaje nam tylko tyle struny. Więc trzeba było zrobić coś takiego. Zostawić odrobinkę więcej niż w pozostałych przypadkach. Odrobinkę więcej, no nie wiem ile to jest, powiedzmy 5 cm. Odrobinkę więcej, ale po co zostawiać, że jak zaczniemy, nawiniemy strunę, to później możemy przełożyć jeszcze raz przez dziurkę. O, zobaczcie, oczywiście jak to ja to tak, taki nieudolny sposób wszystko pokazuję. Mam tutaj tą dziurkę, o, i mogę jeszcze raz wsadzić strunę. Słabo to widać. Po prostu jakby podwójną pętlę robię, czyli raz przekładam strunę, nawijam i przekładam jeszcze raz. A to wszystko po to, żeby nam struna nie uciekała podczas nawijania. Zaraz wam zresztą wszystko pokażę. Zostawiłem troszeczkę nadmiaru. Mniej więcej powiedzmy tyle. SMS-y ludzie piszą. Ludzie SMS-y piszą, pokręcone, chore. Dobra, o widzicie, teraz nam się ładnie nawija, przytrzymuję palcem, zwoje jeden obok drugiego się układają, co jest bardzo tutaj wskazane. Oczywiście ja tutaj nikogo nie krytykuję, jeśli ktoś sobie nawinie tak, że ma po prostu jeden na drugim, to też nie jest źle, no. Niektórzy mogą powiedzieć, że jeśli jest... jeden zwój na drugim, znaczy jedna struna nawinięta na drugą, a nie obok, to, że na przykład troszeczkę gorzej będzie nam się stroić. I różne takie dywagacje na ten temat robią. Jednak jak miałem naciągnięte jedno na drugim, albo jak miałem tutaj, to mniej więcej tak samo się stroiło. Być może jakieś były różnice między w samym strojeniu, w trzymaniu stroju, jednak nie na tyle duże, żeby ta różnica była taka wyraźna strasznie. Nawinięte. Tutaj tylko jest jakiś troszeczkę chaos, tu trzeba będzie ewentualnie trochę przyciąć struny, ale ogólnie jest bardzo ładnie. Tu na przykład właściwie wyszły tylko dwa razy nawinęliśmy. No i teraz jeszcze jak to się robi? Ja robię coś takiego, biorę stroik. Nie stroisz pan na ucho? Panie, panie! Mam na przykład taki stroiczek, standardowy stroik ze wskazówką, oczywiście wiecie o co chodzi. Kwestia jest taka, że najpierw stroję, jakby to powiedzieć, wstępnie stroję. Stroję tak mniej więcej, żeby było E, A, D, G, B, E. Czyli najgrubsze E. Następna A. Oczywiście najlepiej zróbcie tak, że po prostu nakręcamy do tego E, później następna do A, następna do D. Jakby nie wracamy się, tylko po jednym jakby nastrojeniu. Po prostu nie sprawdzamy, czy jest OK. tylko jakby za pierwszym razem sprawdzamy, dobra, jest A, teraz jest, ma być D. Nastrojem po razie i jest troszkę tragicznie. Teraz robi się taki zabieg, który nam te struny rozciąga, że po prostu sprawi, że one nie będą się nam rozstrajały przez najbliższe, powiedzmy, tydzień czy 2 tygodnie. W sensie nie będą się tak tragicznie rozstrajać, bo one zawsze się rozstrajają, to musimy pamiętać. Zawsze przed graniem sobie nastrojmy. No i to robi się coś takiego, że naciąga się strunę. Widzicie, no troszeczkę pociągam, tak mniej więcej tak. Nic jej się nie stanie, oczywiście jeśli nie przesadzimy, to się jej nic nie stanie. Spotkałem się też z tym, że się gdzieś rozciąga się też w ten sposób, że się po trochę idzie i się co trochę tą strunę rozciąga. No też można tak zrobić. Ja po prostu robię tak, że mniej więcej o tutaj tą strunę tak pociągam parę razy, bo jakby tak rozciągam, że one się wszędzie dobrze rozłożyły. Dobra. O, jest E. Zobaczcie, teraz nie sprawdzam, nie cofam się z powrotem. Teraz nastrojem tu było E, teraz jest A, nie sprawdzam tej wcześniejszej. Jest A, idealnie. Teraz jakby można powiedzieć, one pewnie się nawet nastrajają. Ta wskazówka pokazuje nam już bardziej stanowczo. Przy tym było tak, że ona tak jakoś tak dziwnie, bo ta struna po prostu była taka no pierwszy jej moment na gitarze, prawda? Teraz jak jest troszeczkę tak zahartowana, jak to się mówi, to już ta wskazówka przechodzi już tak płynnie, w sensie, że już tak przechodzi stanowczo. No tak można to jedynie nazwać. Dobra, ma być D. Przyjmujcie, bo po prostu zawsze tak jest, że zakładając nowe struny musimy ileś tam razy dostrajać, więc to nie jest coś niezwykłego. To nie jest jakiś problem, że nie wiem, zła gitara albo złe struny. Po prostu taka jest naturalna kolej rzeczy, tak zawsze jest z nowymi strunami, które muszą się po prostu ułożyć. I to tym się po prostu nie przejmujcie, zawsze trzeba dostrajać. No zresztą i tak przed graniem zawsze dostrajamy, więc właściwie nawet jak nastroimy, to później przed graniem znowu będziemy stroić drugi raz. Dobra, to byłoby chyba tyle jak na razie, tak mi się wydaje. Do zobaczenia, mówił dla Was Wojtuś Papatki. Zapraszam Cię do kupienia mojej książki Gitara od motywacji do pasji. Poruszam w niej dużo tematów związanych z motywowaniem, samodyscypliną, z teorią, z przyswajaniem wiedzy. Zapraszam do zakupienia w sklepie internetowym, sklep Rockday lub na Allegro. Papatki!